kiedy Pawła postawili przed sądem. To dopuścili go do głosu, bo powiedział: jestem postawiony gdzieś przed waszym sądem z powodu zmartwychwstania. Postawili go przed sądem. Oni robili mu różne zarzuty, ale on znał prawo. Postawili go przed sądem z powodu zmartwychwstania. Wczoraj oglądaliśmy film oparty na faktach o tym, jak syn pastora, wychowany w religijny sposób, okazało się, że jest gejem. Dramatyczny film. Jak go oddają na terapię. Dramat religijnej terapii. Usiłowania w sposób zewnętrzny wpłynąć na wnętrze człowieka. Wręcz jest to tam jasno powiedziane. Będziemy pracowali z waszym zewnętrzem, aby wasze wnętrze się zmieniło. Szok. Syn wysoko postawionego już na końcu prezbitera baptystycznego w Stanach Zjednoczonych. Dramat religii. Mówię do Agatki. To są ludzie, którzy nigdy nie oddali życia Jezusowi. Wtłoczeni w religijny system. Wiecie, nie można pominąć odrodzenia z Bożego Ducha. Religia chce pominąć duchowe odrodzenie. Duchowe odrodzenie. Rozumiesz? Mówi się o tym, że wierzy się w Boga. Świat mówi, że wierzy w Boga. I sądzą potężnego apostoła Bożego z powodu zmartwychwstania. Dlatego, że on głosi nowe narodzenie. Rozumiecie? On głosi nowe narodzenie. Oni wszyscy wierzą w Boga. Wszyscy wierzą w Boga, bo on staje przed sądem, który jest religijnym sądem. To jest sąd ludzi wierzących w Boga. Rozumiecie? Patrzyliśmy wczoraj, jak w tym ośrodku terapeutycznym traktowano tych ludzi, młodych ludzi, którzy byli homoseksualistami i próbowano z nich na ludzki sposób wypić tą mentalność. Opierali chłopaka na trumnie i bili go Biblią. Dorośli ludzie w XXI wieku podawali sobie Biblię, bili go po głowie, po plecach, dali dziecku Biblię i dziecko go biło, jego siostra rozumna. I mówili, że to jest rażenie demona. W takich sytuacjach oglądam swój poziom uświęcenia. Rozumiecie? Po tym egzorcyzmie chłopak popełnił samobójstwo. Syn kolejnego głęboko wierzącego ojca popełnił samobójstwo. Bo przez jego zewnętrze chciano zmienić jego wnętrze. Rozumiecie? Religia
to wróg numer jeden. To ona powoduje, że ludzie nie mają poczucia bezpieczeństwa. A bez poczucia bezpieczeństwa w Chrystusie, które jest skutkiem duchowego odrodzenia, żaden demon nie może odejść. Rozumiesz? Dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ będziecie sądzeni z powodu zmartwychwstania przez ten świat. Ten świat będzie was sądził. Religia będzie was sądzić. Jeśli tylko nie zejdziesz z tej drogi, na której jesteś, to będziesz obiektem osądu całego systemu religijnego. I nie będziesz tam stawał dlatego, że jesteś wierzący, ale dlatego, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Rozumiesz? To jest wielka różnica, bo wierzący jest sam Lucyfer. Będziesz stawał przed sądem z powodu zmartwychwstania. Bo jak kiedyś się pomodliłeś do Boga za nauką Pawła, który powiedział, chciałbym, żebyście byli jak ja. I jak ci przyszło do głowy kiedyś powiedzieć do Boga, Panie, chcę żyć jak Paweł. Jak ci to kiedyś przyszło do głowy, raz, to będziesz stawał przed sądem z powodu zmartwychwstania. Bo ci nie odpuszczą. Nie odpuszczą ci. Wiesz dlaczego? Bo to będzie uderzało w kłamstwo, które jest w tych wszystkich ludziach, którzy próbują pominąć duchowe odrodzenie. Jak się będziesz dziś modlił, to powiedz, Boże, nigdy w życiu nie zrobię kroku w bok. Nigdy w swoim poselstwie nie pominę duchowego odrodzenia. Nigdy nie pójdę za najdrobniejszym elementem religii. Nigdy nie będę chciał, aby coś zewnętrznego wpływało na moje wnętrze. I nie będę tego pokazywał ludziom. Jestem nowym stworzeniem i będę głosił zmartwychwstanie do końca dni. Do końca moich dni będę głosił zmartwychwstanie. Powiedz to dzisiaj, złóż kolejną deklarację. Powiedz, Boże, jestem Twoim narzędziem do głoszenia Twojego zmartwychwstania. Uwielbiamy Cię, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Królu. Ty, który jesteś cały czas ten sam. Ty, który objawiasz się wciąż w taki sam sposób. Uwielbiamy Cię. Jedyny święty. Wszystko Ojcze, my dziękujemy Tobie za ruch! My mówimy ruch! My mówimy ruch! Zanim rozpoczniemy
zewnętrznie. Możesz uwolnić z siebie taki potencjał, że się w głowie nie mieści. Ale skup się na swoim wnętrzu. Skup się na swoim wnętrzu. Masz autorytet. Weź perło władzy do swojej dłoni i przeciwstaw się wszystkiemu, co nie pozwala ci wejść w pełni uwielbienia. Weź perło władzy. Diabeł jest pod twoimi stopami. Kto to?
Tak!
właśnie do zaszczytnych celów. Kute, mocne, niosące sąd na diabłem. Ale musisz poszerzyć, zostałem słowo od Boga tutaj. Musisz być większy. Bóg ma ogromną ilość, którą chce w to naczynie wlać. Nie bój się. Wziąć więcej, niż myślisz, że jesteś w stanie gdzieś odbywać. Weźmiesz więcej. Kiedy się dotkniesz, to weźmiesz tyle, że nie przypuszczałeś tego. To znaczy nie będzie się poszerzać zgodnie z Twoją odwagą. Jesus,
otrzymałem od niego różne rzeczy, różne dary. Dostałem też taką jedną rzecz, szczególną. Duch Święty sprawił, że mam potężną swobodę wypowiedzi. Wypowiadam się w ten sposób. Wielokrotnie sprawdzam potem w internecie, co powiedziałem, bo nie znam słów. A słowa są zawsze trafne. Ponieważ mam tylko 8 lat szkoły podstawowej i mój zakres słownictwa był bardzo ubogi. Ale w wyniku działania Ducha Świętego zacząłem mówić w sposób ponadnaturalny. I to do tego stopnia, że nie myślę nad tym, co mówię. Otwieram usta i mówię. I to jest naturalne. Mówię bardzo mądre rzeczy, bardzo światłe, głębokie. To jest ponad naturalne. Ja chcę zrobić jedną rzecz dzisiaj. Te osoby, które głoszą. Ja chcę tym osobom, które głoszą, a potrzebują tego rodzaju uwolnienia swojej wypowiedzi, chcę wam tego udzielić. Chcę, żeby ludzie, było za czasów apostoła Pawła, pytali się, skąd masz tę mądrość? Skąd? Jakim sposobem tak mówisz? Chcę tego udzielić tym ludziom. Chodź najpierw razu do mnie. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Duchu Święty, ja udzielam tego, co mi dałeś. Niech przyjmą z mojego, niech przyjmą z mojego. Swoboda wypowiedzi. Nadprzyrodzona swoboda wypowiedzi. Łatwość wypowiedzi. Nadprzyrodzona mądrość wypowiedzi. Ojcze, niech słowa z niego wypływają jak z automatu. W imieniu Jezusa. Nadnaturalna, nadnaturalna, przekazana.
udzielam Twojego Ojcze, w imieniu Jezusa, z tego, co włożyłeś we mnie, z tego, co włożyłeś we mnie. Nadnaturalna, Ojcze, nadnaturalna wypowiedź, nadnaturalna, Boga Kasawa, Karalasa, nadnaturalna wypowiedź, siła wypowiedzi, siła, Ojcze, siła Abanasa, bo to ją przekracza, Ojcze. Niech to ją przekracza, Ojcze. Nadnaturalna, Ojcze, w imieniu Jezusa, szaka porolosa badese, rema lapa kacina sama ralanasa, rema piso koromo soroma ralabade rese, taka nesarwa na to ją ma przekraczać, Ojcze, kawasina kacza, kokorola sama ralabaserena, nekorosa wakatese mene paralanasa, udzielam Twojego, Ojcze, z tego, co mi dałeś, Ojcze, w imieniu Jezusa, szolololoronamasana, płynność wypowiedzi, szybkość, siła w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, płynność wypowiedzi, szybkość, Ojcze, składnia w imieniu Jezusa, hakomosorolorama sekwenerese, ole namasa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, szanowni, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Ojcze, niech to ją przekracza. Niech przekracza jej wszystkie naturalne zdolności, Ojcze. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Szybkość, Ojcze, szybkość. W imieniu Jezusa, halleluja. Hakata sarebeczyn. Ojcze, sarebeczyn. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja udzielam jej mojego. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Niech to przekracza jej możliwości naturalne, Ojcze. Niech wie o tym ona i ludzie, do których głosi. W imieniu Jezusa. Niech to go przekracza, Ojcze. W imieniu Jezusa. Mądrość, siła, szybkość wypowiedzi. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech mądrości tych wypowiedzi nic nie jest prosta, Ojcze. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Uwielbiam Cię, Boga, dalej. Halleluja. Hakata saramana Jezus. Halleluja. Korana Jezus. Halleluja. 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 Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię.
Cię, uwielbiamy Cię. Thank you.
Thank you.
Cię, uwielbiamy Cię. Chciałbym sobie powolutku